Chwała Bogu. Kochani, chciałbym się z wami podzielić przede wszystkim Słowem Bożym, ale też tym, co jakby Bóg od momentu, kiedy oddałem mu swoje życie, cały czas mi to przypomina, cały czas to do mnie wraca jak bumerang i nie daje mi to słowo spokoju. I jeśli mamy swoje Biblię, to proszę otwórzmy je na Ewangelii Świętego Mateusza, 9 rozdział, 35 werset do 38. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 35-38. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie. I uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Dla mnie ta historia jest dość znana, może dla was też, i może się wydawać, że czy coś nowego, czy Bóg jakoś na nowo chce do mnie przemówić przez ten werset. I kiedy się tak zagłębiłem w to słowo, zacząłem czytać raz, drugi, to Jezus jakby zaczął otwierać na nowo mi pewne rzeczy, które w moim życiu jeszcze nie są tak, jak powinny być, w których jeszcze potrzebuję zmiany. I może zacznijmy właśnie od tego 36 wersetu. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony. I widzimy tutaj, kiedy Jezus przychodził właśnie te wszystkie wioski, te miasta galilejskie, i kiedy głosił Ewangelię, uzdrawiał, nauczał, to w pewnym momencie, widząc wokół siebie lud, dostrzegł coś, co może inni nie mogli widzieć. Coś, co jego może uczniowie nie dostrzegli. Zobaczył, że ten lud jest utrudzony i opuszczony. Że ten lud jest jak stado owiec, które nie ma pasterza. Ten lud jest jak owce, które może się porozbiegały, gdzie nie ma kogoś, kto by może zatroszczył się o nim, nie ma kogoś, kto by podszedł, porozmawiał z nim, nie ma kogoś, kto by, jeśli może się któraś z owiec skaleczyła, wziął je na swoje ramiona i opatrzył te rany. Nie było nikogo, kto, może nawet któraś z owiec zaginęła, gdzieś odeszła. Nie było nikogo wśród tych ludzi, którzy by mogli pójść i tę owcę przyprowadzić z powrotem. Jezus to dostrzegł, Jezus to widział. I co dalej robi? Co dalej Jezus czyni? Zwraca się do swoich uczniów takimi słowami: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I zastanawiałem się, znaczy my wiemy, o jakim żniwie Jezus mówi, że to nie jest żniwo takie fizyczne, takie, kiedy przychodzi pora roku i nasze życie się troszkę zmienia, bo więcej pracy jest na gospodarce, wtedy się troszkę to wszystko jakby przewartościowuje i trzeba zebrać te plony, póki jest pogoda, póki jest czas. I nie jest to lekka praca, nie jest to taka praca, która przychodzi łatwo, ale często jest to długa praca, często trzeba włożyć w to wielki wysiłek. I Jezus porównuje to właśnie do takiego żniwa i wierzę, że On nie miał na myśli żniwa w sensie fizycznym, ale miał na myśli żniwo duchowe. Miał na myśli pracę duchową, którą dostrzegał, która jest do wykonania. I zobaczmy, że właśnie do kogo On się zwraca. On się zwraca do swoich uczni. On się zwraca do swoich uczni. I wtedy, kiedy właśnie mówi te słowa, i zacząłem się tak zastanawiać, że Panie, ja wiem, że jest praca do wykonania. Wiem, że kiedy patrzę na ten świat, to co się dzieje wokół mnie, czy w pracy, czy tam, gdzie jestem, gdzie mieszkam, to czy Boże, ja mam oczy, które mogą widzieć ludzi, którzy są na przykład opuszczeni? Czy mam oczy, które widzą ludzi, którzy na przykład potrzebują pociechy, pomocy, dobrego słowa, jakiejś zachęty? I patrząc przez to słowo, widzę, że jakby często mam oczy, może nie tyle zamknięte, może czasami jest tak w moim życiu, że nawet może na pewne rzeczy nie chcę patrzeć, bo myślę, Panie, zaangażuję się w to za bardzo i jeszcze się może ktoś mnie zrani albo doświadczę czegoś nieprzyjemnego. Ale kiedy czytam to słowo, to Jezus widział, On nie był obojętny na to. I teraz jeszcze jedna rzecz, na którą w tym wersecie chciałbym zwrócić uwagę, to jest 38 werset. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I zobaczmy, że właśnie Jezus jakby
mówiąc o tym, stwierdzając, to nie jest tak, że jakby skoro słyszymy to słowo, to teraz już każdy zostawia wszystko, każdy zostawia dom i idzie głosić Ewangelię, idzie jakby głosić Boże Słowo i jakby się nie zastanawia nad tym, ale tutaj mamy taką wskazówkę, która wierzy, że tyczy się nas, tyczy się Kościoła, też właśnie w dzisiejszym czasie. Proście więc Pana żniwa. Przede wszystkim powinienem ja sam osobiście prosić Pana, żeby wysłał robotników na żniwo swoje, żeby wyprawił, tutaj jest napisane. A wiem, że Bóg na różny sposób przemawia, Bóg na różny sposób powołuje, Bóg na różny sposób wyprawia ludzi i do różnych dzieł, ale żeby właśnie być otwartym na to, tak jak jest zapisane właśnie w Księdze Izajasza, bardzo mi się podoba ten werset, to jest szósta jakby Księga Izajasza, szósty rozdział i ósmy werset. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Wiem, że te słowa brzmią bardzo ładnie i dzisiaj jest fajnie je słuchać i fajnie jest to czytać. Moje serce jest wtedy poruszone, ale kiedy przychodzi taki moment, kiedy stajemy jakby oko z oko z taką sytuacją, z taką twarzą, z takim momentem w naszym życiu, kiedy mamy możliwość głosić, kiedy mamy możliwość dzielić się, to czy wtedy mówimy: Panie, oto jestem, użyj mnie, Panie, oto jestem, mów przez moje usta. Osobiście mam z tym wielki problem i często się z tym zmagam, ale wierzę w Boże Słowo, że kiedy będziemy widzieć, kiedy będziemy dostrzegać, kiedy Jezus otworzy nasze oczy na ludzi, kiedy będziemy widzieć potrzebę ludzi, to też On wzbudzi w naszych sercach takie poruszenie, że nie będziemy spokojnie mogli spać, nie będziemy mogli spokojnie na przykład coś zrobić, bo Bóg będzie poruszał naszego ducha i mówił: zobacz, spójrz, może ten człowiek potrzebuje pomocy, może wystarczy zwykłe, proste słowo, spytać się, co u ciebie jest, dlaczego może jesteś smutny, czy coś się wydarzyło w twoim życiu. Wierzę, że czasami, tak jak wczoraj fajnie wujek Stasiek powiedział, że czasami trzeba zacząć od małych rzeczy, a Bóg wtedy da większe rzeczy. To mi się spodobało, że czasami małe rzeczy są takim początkiem istotne. I właśnie na sam koniec z tym wersetem z Księgi Izajasza: oto jestem, poślij mnie. Chciałbym Was zostawić i też poprosić moją żonę, żeby zaśpiewała pieśń. Amen.